Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Roma Janka oraz studenci z kabaretu Luzik. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Razem Raźniej. Audycji dla seniorów, tworzonej przez seniorów. Audycji, która ma bawić, uczyć, a przede wszystkim poprawiać humor. Dzisiaj bliski seniorom temat o zdrowiu, a raczej o perypetiach związanych z wizytami u lekarza. Życzymy wszystkim miłej zabawy i jak najmniej doświadczeń w tej sferze. Pewna pani pielęgniarka, pani Kasia, pyta doktora, który miał dyżur. Nie wiem, jak to możliwe, panie doktorze, kiedy daję pacjentom lekarstwa, u każdego z nich wyczuwam przyspieszone tętno. Co mam zrobić, panie doktorze, pyta pani Kasia. Pani Kasiu, zapiąć radzę te dwa górne guziczki od fartuszka. Natomiast, kiedy odwiedziłam koleżankę w szpitalu, nagle widzę taką sytuację. Starszy pan oświadcza się młodej pielęgniarce, w której się zakochał, jak twierdził, po uszy, kiedy był w szpitalu leczony. No i słyszę, jak pan szczerze mówi do takiej bardzo młodej, atrakcyjnej pielęgniarki. Moja droga, chciałbym jednak panią uprzedzić, że poza wyleczonymi dolegliwościami, no jeszcze cierpię tak, no, na chroniczne zapalenie spojówek, mam niestety wadę serca, mam reumatyzm. Przepraszam, przepraszam, przerywa atrakcyjna pielęgniarka. A czego pan nie ma? No nie mam zębów. Panie ordynatorze, pyta pani krótko przed operacją, czy to prawda, że będzie pan mnie osobiście operował? Tak, ja po prostu lubię sprawdzić przynajmniej raz w roku, czy coś jeszcze pamiętam. Myślę sobie, że jak posłuchaliśmy tych wszystkich ciekawych historii, to może warto pomyśleć tak. Mój kręgosłup zwyrodniały, nogi moje już zesztywniały, moje ręce pomarszczone, ale serce wciąż szalone. Może i przekręcam słowa, ale marzeń jeszcze pełna głowa, więc ważniejsze niż metryka jest ochota, by jeszcze pobrykać i w spokoju winko, kawkę pić, zdrowym i zadowolonym być, bo może być taka sytuacja też w szpitalu. Do starszego pacjenta podchodzi młoda pani pielęgniarka i grzecznie pyta, ile pan ma lat? 82. Oj, nie dałabym panu, mówi pani pielęgniarka. A starszy pan odpowiada, nie śmiałbym prosić. I taki praktyczny dowcip. Panie doktorze, coraz trudniej jest mi wytrzymać z moim mężem. On taki nerwowy, ja zresztą też taka wredna jak nigdy. Co mamy robić? Wjedźcie oboje na wczasy. No ale dokąd? No na pewno w przeciwnych kierunkach. Lekarz skacowany po ostrym pijaństwie przyjmuje pacjentów. Nagle wchodzi pacjent i dodatków doskonałym nastroju i pyta. Dzień dobry, panie doktorze. Jak tam moje wyniki? No to lekarz opyskiwie. Ma pan raka. Jak to raka? Przecież wcześniej pan mówił, że to tylko kamienie. Oj, tam kamienie. Ale pod każdym kamieniem rak. I jeszcze w tym samym tonie pewien pan, już zmęczony pewnie małżeństwem, mówi tak. Panie Boże, dałeś mi takie beztroskie dzieciństwo, które zabrałeś. Panie Boże, dałeś mi taką wspaniałą młodość, którą zabrałeś. Dałeś mi, Panie Boże, żonę. Lata mijają. Panie Boże, ja tylko tak uprzejmie przypominam. W gabinecie chirurga trwa rozmowa z młodą babą, która nazajutrz ma mieć poważny zabieg. A ile ty właściwie masz lat? Zainteresował się doktor, pragnąc wprowadzić tak zwany akcent nieoficjalny. No jutro skończę 18. Zaprasował się chirurg. Nie jestem pewien, czy skończysz. Wyobraźmy sobie tak, szpital. Ktoś tam trafił na operację, był bardzo chory, ale przeszedł tę operację, ścisła dieta, kroplówka. 3 dni potem po tej kroplówce delikatny kleiczek i wchodzi pielęgniarka i życzliwie pyta pacjenta. Proszę pana, podać panu kaczkę? O tak, proszę, dobrze wypieczono mi górę frytek. Przychodzi jeszcze zdenerwowana pani do lekarza, ale kiedy widzi, że to jest właśnie ten znajomy lekarz, uszczęśliwiona, stwierdza, panie doktorze, serdecznie panu dziękuję za wspaniałe leczenie, ale ja pani nie znam, ja chyba leczyłem pani męża, tak myślę, no tak, ale ja po nim wszystko dziedziczę.
czekasz? Na starość, na starość, na starość. Co kupisz, gdy dojdziesz? Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie. Co przyniesiesz do domu? Kamienie, zwątpienie, zwątpienie. Chodzi pani z dzieckiem do lekarza, z takim malutkim dzieckiem i lekarz tak patrzy na tą panią i na to dziecko i mówi, wie pani co, to dziecko jest takie chude, jakieś takie mizerne. Ono je? Tak, tak, tak. Mleczko z piersi dostaje, nie? Lekarz mówi, to wie pani co, coś mi się nie podoba tutaj, niech pani się rozbierze. Ona się rozebrała, on bada te piersi, mówi, przecież pani nie ma mleka. Ale panie doktorze, przepraszam bardzo, ale ja jestem babcią. I myślę tak sobie, że różnie, kochani, to w życiu bywa. Różnie się nasze życie rozgrywa. Dla jednych pałac, drogie kamienie, dla innych smutek, płacz i cierpienie. Lecz pamiętajmy, wszystko się kruszy. Ważne, co mamy w sercu i w duszy. Cieszyć się trzeba z tego, co mamy i co człowiekowi drugiemu damy. Przychodzi baba do lekarza. Ten ją zbadał, a że był to lekarz prywatny, to przyszło w końcu do płacenia. Baba zaczyna się rozbierać i powiada, ale nie mam przy sobie pieniędzy, więc zapłacę panu w naturze. Lekarz pomyślał, no cóż, skoro nie mogę dostać pieniędzy, dobre i to. Przed przystąpieniem do pobrania opłaty spojrzał na babę i zapytał, zaraz, zaraz, a czemu u pani taki czarny brzuch? A baba na to, a bo przed chwilą płaciłam za węgiel. Znajomy lekarz często powtarzał, nie ma leków obojętnych. Wszystkie mają działania uboczne. No może z wyjątkiem cyjanku. Mówimy dzisiaj o lekarzu, o zdrowiu, a ja pozwoliłem sobie
porozmawiać ze zdrowiem. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Więc pytam cię, zdrowiu zakochanowskim, czy tyś jest darem ludzkim, czy boskim? Bo skoro zdrowie ludzie nam dają, to czemu tak słabo o niego dbają? A skoro tyś jest darem od Boga, to czemu wbijasz w serce nasze słowo trwoga? Czy Bóg, czy ludzie dają nam zdrowie? Ode mnie tego nikt się nie dowie, gdyż takie właśnie jest zdrowie. Dającego medykamenty. Przydarzyła nam się wczoraj fatalna pomyłka. A cóż takiego? No lekarz przepisał mojemu mężowi chininę, a pan natomiast sprzedał mi omyłkowo strychninę. A to rzeczywiście fatalne. Apteka szarpie ze zdenerwowania włosy. Będzie pani musiała dopłacić jeszcze 20 zł. Rozmowa w gabinecie u lekarza psychiatry. Lekarz pyta, czy ktoś w pani rodzinie cierpiał na zaburzenia psychiczne? Nie, u nas nikt nie cierpiał. Wszyscy się świetnie bawili. Panie doktorze, cierpię reumatyzm. Od małego? Nie, od kolan. To może jeszcze nie było o stomatologach. Kolega pyta znanego stomatologa. Słuchaj, jak zatytułowałeś pierwszą część swojego niedawno wydanego pamiętnika? Oko za oko, ząb za ząb. A jak będzie nazywała się ta druga część? Samotny biały kiel. Zatem bierzmy życie na wesoło. Pijmy winko, skaczmy w koło. Tak niewiele przecież już nam trzeba, aby przenieść się do nieba. Czas ucieka jak szalony. Starość łapie nas w swe szpony, gniecie kości, ściska stawy, niszczy chęć nam do zabawy, ale śmiech... Kuracja dobrze znana. Zatem śmiejmy się więc już od rana. Wieczorami zaś dla draki rozrabiajmy jak sztubaki. Plećmy głupstwa, grajmy w karty. Róbmy sobie różne żarty. Śmiejmy się więc z siwej głowy, z pożyczanymi od tyłu włoskami albo z łysej do połowy. Gdy zbierzemy się do kupy, śmiejmy się także z grubej pupy. Bierzmy życie na wesoło. Pijmy winko, tańczmy w koło, bo tak niewiele nam już trzeba, żeby przenieść się do nieba. No moi drodzy, dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkim dużo, dużo zdrowia na każdy dzień. Do usłyszenia.